w tak zwanym międzyczasie, chciałabym Wam powiedzieć o 5 powodach, dla których uważam, że planowanie jest potrzebne i planowanie jest po prostu super. I pierwszy powód jest taki, że planowanie daje poczucie kontroli i poczucie bezpieczeństwa. Daje poczucie ogarnięcia wszystkiego i jakby większą kontrolę nad tym, co się robi, nad tym, co się planuje, nad tym, jakie są cele i jak można je wykonać. I uważam, że to jest w ogóle chyba najlepszy powód, żeby w ogóle zacząć planować. Żeby po prostu mieć większą kontrolę nad tym, co się robi i jak się zarządza sobą i swoimi zasobami. Kolejny powód jest taki, że uważam, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Czyli czasami lepiej coś zaplanować i od razu przewidzieć możliwe konsekwencje danej sytuacji i móc im po prostu przeciwdziałać, niż post factum mierzyć się z rzeczami, na które w ogóle nie mamy ochoty. Kolejnym świetnym powodem, żeby planować, jest odciążenie swojej głowy. Możliwość zapisania swoich planów, ustrukturyzowania swoich myśli, zebrania tego wszystkiego razem w jakąś sensowną całość powoduje, że człowiekowi jest od razu lżej na sercu, od razu jakoś tak łatwiej przechodzi realizowanie tych planów i uważam, że to naprawdę potrafi bardzo mocno pomóc. Lżej się śpi, lżej się żyje i ma się większą pewność tego, że o niczym się nie zapomniało i wtedy zawartość głowy nie wygląda tak. Trzeci powód jest taki, że dzięki planowaniu i efektywnemu wykorzystywaniu swojego czasu mam też trochę czasu na swoje przyjemności i po prostu na trochę czasu dla siebie. A ostatnim powodem jest po prostu satysfakcja, realizowanie planów i podsumowywanie tego i umiejętność przeprowadzenia swoich założeń od początku do końca uważam za niesamowicie satysfakcjonujące, no i pozwala to cieszyć się efektami swoich dokonań. No i to by było na tyle. 5 powodów, dla których uważam, że planowanie jest super i że planować powinien każdy. Każdy, komu przynosi to profity i radość. Dajcie znać, jakie są Wasze powody planowania. Zapraszam też serdecznie na moje profile na mediach społecznościowych. A póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia.